Cześć, witajcie, z tej strony Mangetsu i zastanawiacie się pewnie, co tutaj się dzieje, a tak serio to się pewnie nie zastanawiacie, bo już widzicie po miniaturce i tytule, to przechodzimy do rzeczy. Jesteśmy na mapie Snake i tutaj mamy już tabliczkę na start, która nas poinstruuje, że mamy trzy poziomy trudności, Classic, Expert i Master, w zależności od tego, jaką dźwignię sobie klikniemy. No i możemy grę resetować białą dźwignią, właściwie, no tak, to jest biała dźwignia, ale ma odwrócone kolory. No i chyba, żeby grać w tę grę, muszę sobie oddalić ekran właśnie na tyle. Wszystko, jak widzicie, jest takie czarne, spokojnie, to nie jest tak, że wy macie taki ciemny film. Tak to u mnie wygląda. No i muszę sobie wybrać teraz poziom trudności. No to załóżmy, że lecimy od zwykłego. Coś chyba poszło nie tak. Jakby to powiedzieć, chyba zepsułem. To lecimy jeszcze raz w Snake'a. Wybieram sobie, nie wiem, czy to jest game starting. Okej, coś się dzieje, jestem faktycznie Snake'iem. I teraz mogę w dół wybrać, żeby iść w dół, powiedzmy jakieś punkty się naliczają. Mamy tutaj niezwykłą... Game over! Nie, dotarłem już do końca planszy. No to dobra, zresetujemy grę, zobaczymy, czy to zadziała. Faktycznie już teraz działa i wybiorę sobie najsłabsze, najgorsze, powiedzmy, opcje. I mamy tego Snake'a, teraz muszę się poruszyć w prawo i żeby ten Snake ruszył również w prawo. Tutaj mamy po lewej strzałeczki, które nam pokazują, jak nasz Snake się rusza. Do góry teraz wcisnąłem i faktycznie to wszystko działa. Reaguje Snake na moje komendy. No i powinniśmy ogólnie zbierać sobie tutaj jakieś, nie wiem, powiedzmy znajdźki, ale nie ma czegoś takiego. Czy gra się kończy wtedy, kiedy po prostu, nie wiem, padnę, czy jak to jest, bo tak to mogę idealnie wyliczyć każdą krateczkę. Nie mam tutaj za bardzo celu, punkty się nabijają za samo to, że ten Snake podróżuje, nie? No to jest też tutaj takie trochę dziwne. Aczkolwiek naprawdę muszę wam powiedzieć, że niesamowicie podoba mi się to, że ktoś się odważył zrobić w ogóle coś takiego w Terrarii. I wygląda to okej. Zobaczymy za chwilę późniejsze te poziomy trudności. Być może jest tak, że ten Snake jakoś przyspiesza potem albo coś. Tutaj do góry mogę podróżować tym Snake'iem. Możemy coś napisać nawet na środku, żeby było śmieszniej. Też ta muzyka. Nie każdy lubi muzykę z Dnia Wietrznego, a tutaj gra nam w kółko. W ogóle w prawo, ej, prawo, 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 prawo! Dobrze, zawróciłem, udało mi się. Na sam koniec zawróciłem. No i dobra, i punkty się same zbierają. A przez tu coś się stanie na przykład? Te cyferki też ładnie przeskakują. No nic się nie stało, to dobra, resetuję gierkę. I faktycznie coś tam nawet wcięło, kawałki. Jak się resetuje, to bardzo się zacina w ogóle Terraria. Ale widzimy, że wszystko zostało rozmyte. No i lecimy od początku, a ja wolałbym jeszcze sobie wybrać inny, powiedzmy, poziom. Nie, game over! Dobra, może teraz spróbujemy najtrudniejszy poziom trudności. Widzimy, że bardzo szybko się ten Snake porusza i być może uda nam się nabić jak największą ilość punktów. Co wy na to? Może spróbujemy w średnim trybie w takim razie, skoro ten był dla mnie za mocny. To oznacza, że gdzieś przy krawędzi mapy musimy bardzo szybko zawrócić jakoś zręcznie. Jakoś prawo, góra. Prawo. Game over. No nie no, chyba tak tego nie zrobię. To jest trudne, żeby wszystko tutaj banglało jak chcemy i żeby zawrócił w odpowiednim czasie. O, teraz idealnie wyszło. Mogę w lewo bardziej, do góry. I tutaj, jak widzicie, nie jest to tak w oryginalnym Snake'u, że musimy łapać jakieś owocki czy coś, o czym już wspominałem. Nie. Tylko musimy nabić jak największą ilość punktów, co jest oczywiście za sprawą zajęcia jak największej ilości pól. Tak mi się wydaje, więc może lecimy tutaj najtrudniejsze w dalszym ciągu i spróbujemy teraz szybko zawrócić jakoś, nie wiem, trzeci. Albo dobra, no zawróciłem. Dobra, idzie. Ciekawe, ile uda mi się nabić. Jeju, ale udało mi się to zrobić w sam raz. Tutaj trzeba naprawdę szybkie czasy reakcji, z czego Terraria... Game over! Game over przez to, że zawróciłem Snake'iem z powrotem i w swoje cielsko się walnąłem od góry. Dobra, po raz kolejny. Spróbujemy sobie na najtrudniejszym poziomie trudności. No i tak jak mówię, tutaj jeszcze może być sporo problemów z tą mapką, dlatego że ona została w ogóle stworzona jeszcze przed 1.4, właśnie tak na krótko przed 1.4, co powoduje trochę komplikacji. Między innymi teraz zauważyłem, że czasami jak się po prostu zrobi game over,
to gra potrafi sfrizować i no właśnie, nie da się za bardzo nic zrobić, tak jak teraz. O, dobra, jest, udało się, odcięło się i mogę sobie wyczyścić. Co nie zmienia faktu, że jest to świetnie zrobione. I widziałem film oryginalny autora tej mapki. Widziałem, ile mechanizmów naprawdę się tutaj znajduje i niesamowitą pracę musiał w to wszystko włożyć. Podobno pracował nad tym 10 miesięcy. To jest imponujące i cała ta mapa jest pokryta tak naprawdę w różnych mechanizmach. Jak tutaj ktoś się rozejrzy, potem jakoś go podkusi, to zobaczy to wszystko. Ciekawe, czy uda mi się jakoś tak szybko. O, i zdechłem. Chciałem zawrócić trochę. To co, jeszcze raz tryhard i próbujemy jak największą ilość punktów, tak? Dobra, będziemy musieli bardzo szybko zawrócić. Zawracamy! Lewo! O, zatrzymało się. Coś jest nie tak. Dobra, to próbujemy zrobić to i wywinąć jak największą ilość punktów. Tak, powyżej setki, może 200, co najmniej 300. Spróbuję teraz taki trik zrobić. Bends i bends. O! Bends. Lewo, lewo, lewo. Tu. Czuję się jak w jakimś Hugo. Lewo, lewo. Kura. Prawo. Dół. Prawo. Nie, nie udało się. 97 punktów. Ja się nie poddam. Nawet jest to niezłe. Jeśli będziecie chcieli, to sama mapka jest... będzie w opisie po prostu. Do... Może nie, że do pobrania, ale będzie w opisie link do workshopa. Bo znajduje się to na warsztacie Steam i chyba tak jest najprościej się do niej dorwać. Muszę jeszcze tutaj wyczaić sobie, jak się robi takie szybkie, powiedzmy, zawracanie, bo ja się boję czasem, że coś nie pyknie i że mi nie zawróci i tak sobie tylko pole zabieram do manewrów tego węża. Ajajajajaj. Ale 133 punkty udało się zrobić. To zmazujemy od początku. No i próbujemy 200 punktów nabić. 200, kto da więcej? To da więcej. Ostatnie pole jest tak jakby zbugowane, mam wrażenie. Dobra. O, szybko udało mi się w miarę obrócić. Teraz szybko dół, prawo. Jest, świetnie, świetnie to wyszło. Super dużo napiłem. Dobra, jest, udało mi się znowu. Z rzędu. Ale to fajnie wygląda, jak to jest tak zamazane. Prawo. Uuu, na ostatnim polu się udało. Jej. Dobra, i teraz znowu. Nie. Nie udało się dobrze zawrócić. To góra może, lewo. Świetnie. Dół, prawo. Teraz dół, lewo. Dół, prawo, bo boję się trochę. I tak 200 punktów próbujemy. Dół, lewo. Dobra, jest 200 punktów w tym momencie dokładnie. Dół, dół, prawo. Nie, nie wyszło, nie wyszło. Niestety, zepsuło się. Ajajaj, ale już mamy 213 punktów. To co, lecimy po rekord? Lecimy po rekord. Czekam na komentarz. Mangetsu, nagraj normalnego Snake'a, a nie jakiegoś w Terrarii. To by było niezłe. O, dobra. Jakoś udało mi się wybronić pole w miarę. O, ale świetnie. Ale nabijamy teraz i lewo. Prawie, prawie, prawie. Teraz prawo, o. Czasami się niewygodnie steruje, w sensie postać musi przejść jeszcze kawałek, zanim naciśnie przycisk, który tam jest prawdopodobnie, który dodatkowo jeszcze pewnie teleportuje albo odsuwa gracza. Co może dać różne efekty. Ale już jest nieźle, ale to wyczaiłem. Powoli zaczynam to już tutaj czaić, o co tu biega. Ale nie jest to takie proste. Co nie zmienia faktu, że już będę miał 200 punktów. Zróbmy mistrzostwa w Snake'a w Terrarii. To będzie miało sens. Dobra, i prawo. Prawo, prawo, prawo. Do góra, prawo. Dół, prawo. No już jesteśmy chyba. Niestety, ale się strasznie zacina już pod koniec. No i niestety się nie udało. 268 punktów. To jest mój rekord. Kto da więcej? Zachęcam do pobrania mapki i spróbowania swoich sił. Może uda wam się nabić te legendarne 300 punktów, bo jest to możliwe. Znaczy jest pewnie możliwe tak z 500 punktów. Albo 600. Tak na oko, nie wiem. To jest mapa 24×24. Szybka matematyka mówi, że to jest 576 pól. Jeśli tak są liczone punkty. No i to tyle. Mam nadzieję, że film wam się podobał. Dzięki wielkie za obejrzenie. Do usłyszenia i pa pa!